najwięcej witam Was, dostojni jubilaci, którzy od pół wieku, a nawet więcej, trwacie przy złożonej sobie przysiędze, a dziś przybyliście tu, do tych gościnnych progów domu weselnego Amore, aby wspólnie z nami obchodzić swoje złote i diamentowe gody małżeńskie. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tu po to, aby pochłonić się nad ludzkim życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie, w konkretnej rodzinie, w konkretnej społeczności lokalnej. Jesteśmy tu po to, aby uzmysłowić sobie, że życie jest szansą, którą warto wykorzystać. Jest obowiązkiem, którym warto wypełnić. Jest wysiłkiem, który warto podjąć. I jest darem, którym warto jest dzielić się z innymi. Patrząc na zmęczone dłonie, ale jakże radosne twarze dostojnych jubilatów, przypominają się słowa poety, tak pięknie zaśpiewane przez Marka Grechutę. Bo przecież macie Państwo za sobą tyle razem dróg przebytych, tyle ścieżek wydeptanych, tyle deszczów, tyle śniegów, tyle listów, tyle rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i ten upór, aby powstać i iść dalej i dojść do celu. A celem życia małżonków jest jedność. Razem w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli, raz na wozie, raz pod wozem. Małżeństwo jest świadomym i dobrowolnym wyborem dwojga ludzi, którzy raz się pobrawszy, stale powinni się wybierać, odkrywać, przepraszać, szukać kompromisu i porozumienia, aby w końcu polubić również swoje wady i słabości. Raz skosztowawszy ze słodyczy kochania, stale wzbogacać i uszlachetniać jej smak, a przy tym wzajemnie się szanować i bardziej wymagać od siebie niż od współmałżonka. Takie to proste, kiedy się kocha, kiedy się to rozumie i wprowadza w życie, a takie trudne, kiedy się o tym zapomina, kiedy popada się w rutynę, codzienność i zamiast dbać o współmałżonka i rodzinę, bardziej zabiega się o sukcesy zawodowe, zapominając o tym, że żaden sukces nie zrekompensuje straty poniesionej w rodzinie. Drodzy Państwo, rocznice ślubu, podobnie jak urodziny czy imieniny, bywają obchodzone przez szczęśliwe pary radośnie, bo jest to istotnie święto. Święto miłości, zrozumienia, wyrozumiałości. A dziś właśnie Państwo codzienność, pracowitość zostaje nagrodzona. Na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku pary, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, nagradzane są specjalnym medalem przyznawanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I tylko burmistrz w naszej gminie może Państwu wręczyć te medale. Medal ma znak z jednej strony jest sześcioramiennej gwiazdy, z jednej strony ma napis za długoletnie pożycie małżeńskie, a z drugiej strony widnieją dwie srebrzyste róże. Proszę Państwa, zanim Pan Burmistrz wręczy Państwu te medale, chciałabym życzyć Państwu, abyście dalej przez życie szli razem, trzymając się za ręce, aby omijały Was wszelkie troski i problemy, abyście umieli cieszyć się i dzielić własnym szczęściem. A
gratulujemy serdecznie takiego jubileuszu. Jaka jest recepta na sukces? Aby się kochać. I wytrwać. No ale to nie jest tak łatwo. No wie pani, to jest różnie bywa. Raz gorzej, raz lepiej, ale jeżeli się ludzie szanują, to idzie wytrwać. A do kogo należy ostatnie zdanie? No chyba do żony. A jaka jest recepta na sukces tak długiego małżeństwa? Zgoda. Porozumienie, tak. Nie wyrozumiałość. Jaka jest recepta na sukces? Wie pani, trudno powiedzieć, to jest każdy ma osobno. Ale trzeba w zgodzie żyć, w zgodzie. Wszystko jest w porządku, dlatego nic dodasz, nic ująć. A teraz mówi się dużo o równouprawnieniu. Jak to jest w państwa małżeństwie? Jest właśnie równouprawnienie. Tak? Tak, tak. Muszę powiedzieć tak.